Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko tuż przed weekendem, czyli przed dniami wolnymi, na które jak zawsze z utęsknieniem czekamy. Niestety, pogoda sprawia, że warunki do podróżowania, warunki do przemieszczania się. Nie są najlepsze. Musimy cały czas być czujni, musimy zwracać uwagę na to, co pod nogami i co pod kołami, proszę Państwa, bo niestety, ale ślisko na drogach, na chodnikach zrobiło się po prostu niebezpiecznie. Sytuacja jest taka, proszę Państwa, że tam, gdzie Słońce zostawiło mniej energii, czyli ilość, którą Ziemia przyjęła. W stosunku do ilości, którą oddała, no to mamy ten bilans ujemny, szczególnie właśnie zimą. No i w ten sposób to działa, że w miejscach zacienionych pomiędzy lasami po północnej stronie na drogach zalegało mocno, błoto pośniegowe, no i trudne warunki jazdy przez to. Natomiast w miejscach odsłoniętych no od strony południowej, czy od strony nawet wschodniej, czy trochę południowo-zachodniej, mieliśmy, no właśnie, proszę Państwa, w czasie przeszłym już trzeba o tym mówić. Lepszą sytuację, bo i asfalt był nawet miejscami dobrze odsłonięty. Pomimo wody podróżowało się zdecydowanie lepiej. No i wczoraj i tak, najpierw było dosyć ciepło, szczególnie przed południem, nawet temperatury w naszym regionie doszły do 5 stopni, a po południu zaczęło się po prostu już ochładzać. Trochę deszczu jeszcze popadało, ślisko na drogach, ślisko na chodnikach, temperatura przeszła przez zero, trochę to pomogło, no ale zaczęła spadać. No i niestety pojawiły się opady śniegu. Późnym popołudniem temperatury przechodziły już przez zero, szczególnie od północy. Tutaj, tak w naszym regionie, te miejscowości leżące od kielc na północ miały niższą temperaturę niż te bardziej na południu. Bo tutaj cały czas mieliśmy do czynienia z tym cieplejszym powietrzem wycinku frontu ciepłego. Gdy o godzinie 16 w przemyślu jeszcze notowana była temperatura 6,4 stopnia, to na północy Welblągu już to było minus 3,2. No była dosyć spora różnica temperatur, kontrast związany z napływem mas powietrza z południowego zachodu, a na północy już z okolic okołobiegunowych. Sporą pokrywę śnieżną mamy w miejscowościach podgórskich i w samych górach. Mam tu przed sobą dane. Na przykład, jeśli chodzi o Beskid Śląski i Żywiecki, to w takiej miejscowości Pilsko aż 105 cm. Natomiast w Beskidzie Sądeckim i w niskim oraz w Bieszczadach najwyższa pokrywa notowana jest w jaworzenie 59 cm również w Sudetach. O tutaj to na Śnieżce 1,5 metra, ale w Jakuszycach 52 cm. No i oczywiście najwięcej centymetrów białego puchu można spotkać w naszych Tatrach i na Podhalu. Między innymi na Kasprowym 96 cm, a w Dolinie Pięciu Stawów czy na hali Gąsienicowej odpowiednio 87 i 78 cm. Zakopanym nie jest zbyt wiele, bo tylko 20 cm. O tej porze bywało zdecydowanie więcej śniegu. Co słychać na mapach topografii barycznej, dzisiaj już mamy do czynienia z klinem wyżowym potężnego antycyklonu z nad Atlantyku. Dzisiaj jego centrum nad Francją 1024 hektopascale. To widać w jego centralnym ośrodku. A jutro jeszcze ten wyż będzie nas bronił przed wpływem mas powietrza z nad Atlantyku, ale związanych z przejściem ośrodków niżowych, bo te widać przepraszam, w rejonie Wysp Brytyjskich i dalej nad Islandią i jeszcze na zachód od Europy. Tutaj cała strefa frontów atmosferycznych, ośrodków niżowych, no i te strefy baroklinowości. Tutaj, gdzie izobary i izotermy nie bardzo chcą zgodzić się ze sobą, powstają właśnie w taki sposób strefy baroklinowości. To sprzyja powstawaniu ośrodków niżowych, frontów atmosferycznych, to nad Atlantykiem, ale my jeszcze tutaj w tych objęciach wyżu. I nie tylko my, bo i Francja, i Hiszpania, i również kraje Europy Południowej. Dopiero się to wszystko proszę Państwa, zmieni od poniedziałku. Ten wyż, dobry wyż, da nam spokojną aurę, jeśli chodzi o zjawiska atmosferyczne w ciągu weekendu. Jak to widać na meteorogramach, po tych opadach nocnych dzisiaj już. Spokój z tymi zjawiskami. Ciśnienie nam urosło aż do 1010-13 hektopaskali w południe. najbliższej nocy to już nawet 1020. Przed południem więcej słońca, po południu trochę mniej, ale będzie z nami. Wiaterek z tego północno-zachodniego po południu zrobi się zachodni i do 25-30 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperaturę do minus 2-3 stopni tutaj widać na meteorogramach. Nie zmieni się ona w nocy przy grubym zachmurzeniu, dopiero jutro w okolicach zera pojawi się w najcieplejszym momencie dnia, ale jutro proszę Państwa też opady śniegu, a ciśnienie nawet jutro wzrośnie do 1021 hektopaskali. A z soboty na niedzielę jeszcze urośnie, kiedy centrum wyżu znajdzie się bardzo blisko nas. Tyle, że gradienty ciśnienia nam się tutaj zaostrzy, proszę Państwa, i będziemy mieli niestety, ale podmuchy wiatru jutro do 55 km na godzinę. Niże naciskają od północy, a wyż nas broni. To niestety wiąże się z porywami wiatru. I już niedziela, proszę Państwa, też temperatury w okolicach 0 stopni delikatnie na minusie. I w niedzielę niestety ale słońca niewiele i pojawią się też niewielkie opady śniegu. Tak to wszystko widać. Dopiero w przyszłym tygodniu, szczególnie tu od torku od środy przejdziemy na plusy, a w nocy będzie około zera, warunki na drogach cały czas kiepskie. Musimy być czujni, musimy być uważni, by nie zdarzyło się coś niedobrego. Spoglądając kartkę z kalendarza zjawisk atmosferycznych zanotowanych z Instytutu Metrologii i Gospodarki Wodnej w Sukowie, widać tu proszę Państwa, że 19 stycznia 2007 roku stacja w najcieplejszym momencie dnia zmierzyła aż 12,5 stopnia. Ale był taki rok też 1963, i dokładnie 19 stycznia o poranku w Sukowie było aż minus 27,8 stopnia. Taka różnica 40 stopni na obszarze naszego województwa. Tak działa klimat umiarkowany, ale o nieumiarkowanych zmianach. Pozdrawiam Państwa wszystkiego dobrego. Słyszymy się po dziewiątej. Jak zawsze zdrowia życzę. Marek Stefaniec.